Znajdujemy się na stadionie Lewartu, jest już zima, skończył się sezon. Jak w kilku słowach może Pan podsumować dokonanie drużyny w 2010 roku? Myślę, że pod względem sportowym ten rok był dla nas w miarę udany. Na wiosnę zdobyliśmy 25 punktów, sezon 2009-2010 zakończyliśmy na piątym miejscu. W tym czasie naszych dwóch młodych, zdolnych chłopaków dostało propozycję gry w młodej Polonii Warszawa, z której skrzętnie skorzystali. Z tego się bardzo cieszymy, bo mają możliwość dalszego rozwoju. Natomiast rundę, rundę jesienną zakończyliśmy na 8 miejscu, zdobyliśmy 22 punkty. Po tej rundzie czujemy lekki niedosyt, szczególnie tutaj mecze u siebie z Włodawianką i z Rostoczem, które zremisowaliśmy 0-0, powinny się zakończyć naszym, naszym zwycięstwem. Największą bolączką jest nasza skuteczność, gdzie brakuje wsparcia dla, dla Borysa Kaczmarskiego, stąd myślę, że troszeczkę, troszeczkę mniej punktów na, na, na jesieni. Wspomniał Pan o Borysie Kaczmarskim, to jest zawodnik, który mimo swojego wieku nie jest już najmłodszym zawodnikiem, jest świetny taktycznie, potrafi strzelić trzy bramki w ciągu całego meczu. Jaki jest sukces, jaka jest recepta, jaka jest tajemnica? Myślę, że u Borysa to przede wszystkim teraz procentuje doświadczenie. Jak, jak statystycy wyliczyli, pokonał barierę stu bramek dla lewartu. Myślę, że potrafi się znaleźć w, w polu karnym. Bardzo dobrze utrzymuje się przy piłce. Nie, ma nienaganną technikę, także no, cieszymy się z tego przede wszystkim, że Borys jest u nas, że dalej gra, że chce grać. Bo trzeba powiedzieć, że mamy młody zespół i ci chłopcy mają się naprawdę od kogo uczyć w tej chwili. Na tle Polski często mówią ym, znawcy, że nie stawia Polska, wszystkie kluby właściwie w Polsce nie stawiają na młodych ludzi, na młodych zdolnych, właśnie bardziej y, próbują y, grać z zawodnikami, którzy mają już jakieś doświadczenie. Co pan o tym sądzi? No, ja powiem, ja odniosę to do naszego, do naszego zespołu. My mamy tutaj mieszankę młodości z rutyną. Chcieliśmy postawić na naszych wychowanków. W większości są to chłopcy z Lubartowa i z okolic. Wsparci doświadczonymi zawodnikami, tak jak wcześniej żeśmy mówili, Borys Kaczmarski, Tomek Mitura czy, czy, czy Michał Wilkołek. I myślę, że ta formuła się zdecydowanie sprawdza. Przy czym, tak jak wcześniej powiedziałem, nie zamykamy drogi przed dalszym rozwojem młodych naszych zawodników. Bardzo się z tego cieszymy, że mogą się rozwijać w wyższych ligach. No to chyba w tym wszystkim chodzi, żeby, żeby równocześnie dostarczać radości kibicom, tutaj przede wszystkim miejscowym, oprzeć zespół na zawodnikach miejscowych, a, a przy tym promować też e, swój klub i, i, i umożliwić naszym wychowankom dalszy rozwój kariery. W tym momencie nie, nie trwa już sezon, nie gracie tutaj y, na boisku, trwa za to Lubartowska Liga Halówki, e, rozmawiałam wcześniej z trenerem Iwankiem, trenerem Pogoni, mówił, że niezbyt dobrze wypowiada się o takiej lidze, ponieważ to są kontuzje, które mogą zdarzyć się chłopakom, czy uważa Pan, że ten sezon zimowy to jest raczej odpoczynek, czy raczej praca? No ja bym chciał, żeby to był odpoczynek, natomiast no ciężko, ciężko jest zakazać chłopakom, żeby, żeby uprawiali i robili to, co najbardziej lubią i kochają, czyli gra w piłkę nożną. No, takim przerywnikiem może być właśnie lubartowska liga halowej piłki nożnej. Dlatego ja się cieszę, że oni w sumie, w sumie cały czas mają kontakt z piłką, grają i podtrzymują swoją dobrą formę. Czy w nowym sezonie będą jakieś zmiany w drużynie? Czy planuje Pan nowych zawodników? Ja mam nadzieję przede wszystkim, że nikt nie odejdzie z zespołu, bo, bo rotacje takie, które wymuszają na klubie zmiany personalne, źle wpływają. Natomiast, jeżeli, jeżeli się uda, jeżeli na to finanse pozwolą i, i, i trafi się jakiś ciekawy zawodnik na, na rynku, przede wszystkim myślę, że tutaj do tej formacji przedniej, gdzie, gdzie zapewni nam. Zdobycie tych 10 bramek pomoże Borysowi Koczmarskiemu i, i, i całemu zespołowi w zdobywaniu tych bramek i, i, i wygrywaniu meczu, to, to myślę, że, że wtedy, jeżeli się nasze, że taka okazja, to z niej skorzystamy. A jaki jest główny cel na 2011 rok? Pod względem organizacyjnym i finansowym nie stać nas na to, żeby, żeby walczyć o trzecią ligę. Przede wszystkim nie, nie, nie poradzilibyśmy sobie organizacyjnie w tej lidze. Natomiast myślę, że realnie patrząc, chcielibyśmy się uplasować w pierwszej piątce. Mówi Pan tutaj o braku środków finansowych, jednakże macie za to ogromne wsparcie kibiców, co bardzo kibicuje Lewartowi. Czy to jest potrzebne, to pomaga? No ja myślę, że jak najbardziej. Wiadomo, że gra się dla kibiców, że kibice, jeżeli dają to wsparcie zespołowi, na pewno gra się zdecydowanie lepiej. Ja myślę, że nasi zawodnicy tutaj odczuwają pomoc, pomoc kibiców, pomoc ludzi, którzy tutaj przychodzą na... Na te spotkania. No, nie zawsze nam to wychodzi yy, najlepiej, czego no, tak jak powiedziałem, te dwa remisy, czy chociażby ostatni mecz tutaj na jesieni, który przegraliśmy, niestety zaliczyliśmy wpadkę z Orionem Niedźwica. I trzeba powiedzieć, że to były jedyne dwie bramki, które straciliśmy na jesieni tutaj u siebie. No, aczkolwiek myślę, że teraz będzie yy, możliwość yy, rehabilitacji na wiosnę. Rozmawiamy tutaj na boisku Lewartu, na właśnie na to boisko przychodzą kibice, tutaj grały zawodnicy. To boisko nie jest imponujące, nie oszukujmy się. Czy sądzi Pan, że jest jakaś możliwość, że w najbliższym czasie troszkę standard się podniesie? My mamy taką nadzieję, no ale to trzeba by było spojrzeć globalnie na, na całe obiekty sportowe w, tutaj w Lubartowie. Myślę, że świadełko się teraz zapaliło dla lekkoatletów, dla lekko gdzie powstała bieżnia na przy szkole numer 3, y, gdzie buduje się stadion lekkoatletyczny y, przy liceum na Chopina. Natomiast tutaj no, no naprawdę jest, jest dużo pracy do, do zrobienia i, i liczymy na to, że nowe władze y, pomogą y, w tym, żeby zmodernizować ten obiekt i żebyśmy naprawdę mieli gdzie trenować, mieli gdzie szkolić tą młodzież i nie musieli się tego wstydzić. Tego właśnie życzymy Lubartowi w nowym roku. Dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Również dziękuję bardzo i w nowym roku życzę wszystkim sukcesów sportowych. Zapraszam wszystkich kibiców na mecze i na imprezy sportowe, które się odbywają w Lubartowie.